Przede wszystkim jesteśmy w bardzo takim ścisłym, roboczym kontakcie z Ministerstwem Finansów, które jest gospodarzem dwóch rozporządzeń do ustawy o usługach turystycznych, określających wysokość gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, a także poziom ubezpieczenia biur podróży. I w tym zakresie współpracujemy, aby zmienić te rozporządzenia tak, aby ten system uszczelnić i czynimy to głównie w obszarze zwłaszcza biur, które otwierają i rozpoczynają swoją działalność, bo analiza tych 12 przypadków też wykazała, że większość z nich były to biura nowe, nowo otwarte, które być może właśnie nie miały tego zabezpieczenia na odpowiednim poziomie, tak aby w pełni zabezpieczyć interesy swoich klientów. Druga sprawa to jest kwestia też doprecyzowania w tych rozporządzeniach poziomu, czyli określenia dokładnie przychodu przedsiębiorcy, od którego naliczana jest odpowiednia suma gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej i parę jeszcze innych elementów związanych z kontrolą chociażby tych podmiotów, no tak, aby można było też w ciągu roku weryfikować ich stan realizacji przychodów i monitorować, czy nie ma sytuacji, która wymaga podwyższenia ewentualnie tej gwarancji w trakcie danego roku obrotowego. Kolejna sprawa, którą też w tej chwili, nad którą mocno pracujemy, to dostrzegamy i rozważamy taką możliwość prowadzenia turystycznego funduszu gwarancyjnego, a więc takiego swoistego drugiego filaru, który by stanowił uzupełnienie tych podstawowych zabezpieczeń zawartych w ustawie o usługach turystycznych, który by był uruchamiany na wypadek, gdyby z tego podstawowego systemu zabezpieczeń środków na sprowadzenie turystów do kraju bądź wypłatę im wszystkich roszczeń nie wystarczyłoby środków. Pieniądze pochodziłyby też od przedsiębiorców, a więc od tych podmiotów, które objęte są tym podstawowym systemem zabezpieczeń. Przewidujemy na razie na tym etapie, że byłaby to konkretna, stosunkowo nieduża kwota, ale odprowadzana od każdej zawartej umowy odnośnie wyjazdu zagranicznego. Idziemy w kierunku kwotowym. Tak jak mówię, to oczywiście jeszcze w procesie konsultacji międzyresortowych i społecznych może ulec zmianie, ale nie przewidujemy, aby to była raczej większa kwota niż około 15-20 zł od każdej osoby wyjeżdżającej na konkretną wycieczkę sprzedawaną przez danego organizatora.